AMD niedawno poszerzyło swoją ofertę procesorów o Ryzena 7 5700X, dlatego pomyślałem, że dobrym pomysłem będzie porównanie go do jego poprzednika i zobaczymy, czy warto z niego przesiadać się na nową R7. Zapraszam. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Zanim przejdziemy do konkretów, kilka słów na temat specyfikacji tych procesorów. Jak widać, mamy w obydwu przypadkach po 8 rdzeni, 16 wątków, tyle samo pamięci cache L3, czyli 32 MB, to samo TDP na poziomie 65 W. Różnice są w taktowaniu na korzyść nowego Ryzena 5700X, ale pamiętać trzeba o tym, że Ryzen 7 3700X to architektura Zen 2, a 5700X to architektura Zen 3. W dużym telegraficznym skrócie polega to na tym, że w 5700X mamy wszystkie 8 rdzeni w jednym bloku, natomiast 3700X w dwóch blokach po 4 rdzenie. Co powoduje, że sama komunikacja między nimi, jak i pamięcią L3 jest dużo wolniejsza. Tyle z ważniejszych rzeczy, teraz zapraszam Was już na konkrety, czyli wyniki testów. Te wykonałem rzecz jasna w kilku benchmarkach syntetycznych, które obrazują wydajność w zastosowaniach Pro. Zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli ktoś zajmuje się tym na co dzień, nie kupuje Ryzena 7, a raczej mocniejszy procesor, no ale gdybyście amatorsko obrabiali powiedzmy wideo czy też zdjęcia, to będziecie mieli pojęcie, jak to mniej więcej wygląda. No i testy w grach, dokładnie 8 tytułów. Wybrałem takie, które jak najbardziej leżą na procesorze, czyli jednostce centralnej, w dwóch rozdzielczościach, 1080p i 1440p. Natomiast w tej drugiej rozdzielczości zobaczycie tylko i wyłącznie wykresy, w pierwszej natomiast będą przebitki z gier. I zobaczymy, czy warto dopłacać, czy też zamieniać Ryzena 3700X na nowego 5700X. Zacznę od benchmarków syntetycznych. W Cinebench R23 w wydajności jednego rdzenia 5700X wypada lepiej od poprzednika o około 18%. Natomiast w wydajności wielowątkowej różnica topnieje do okolic 9%. Krona Benchmark, podobnie jak w Cinebench, różnica na korzyść nowszego procesora wynosi 9%. W Blenderze różnica względem Ryzena 3700X jest pokaźna i waha się w okolicach 18%. I ostatni benchmark syntetyczny X265. Tutaj Ryzen 5700X wyprzedza starszą R7 o 7%. Przechodzimy do gier w rozdzielczości 1080p. Zaczynamy standardowo od Cyberpunk 2077, gdzie nowy Ryzen 7 wypada od poprzednika lepiej o 9%. W CSGO, które jak wiadomo mocno zależny jest od jednostki centralnej, różnica jak widać jest znacząca i sięga okolic 36%. Podobnie dużą przewagę notuje Ryzen 5700X w Dead Stranding. Ta wynosi 31%. Mocno procesorowym tytułem jest także Kingdom Come Deliverance i tutaj ponownie widać sporą przewagę nowego Ryzena. O 24% lepiej wypada Ryzen 5700X w dość starym tytule, jakim jest Shadow of the Tomb Raider. Assassin's Valhalla to tytuł, gdzie bardziej liczy się ilość rdzeni i wątków, stąd też różnice pomiędzy procesorami są marginalne. Przyznam szczerze, że większych różnic spodziewałem się w Far Cry 6, choć tak czy inaczej nowa R7 wygrywa o 13%. I ostatnia gra to Watch Dogs Legion, gdzie różnica wyniosła okolice 17%. Zobaczmy, jak sytuacja wygląda w 1440p. Cyberpunk 2077 mówimy o granicy błędu pomiarowego, jako iż różnica to zaledwie 1 FPS. W CSGO mimo wyższej rozdzielczości i mniejszego znaczenia procesora, przewaga Ryzena 5700X jest cały czas duża i wynosi 33%. Również w Death Stranding 5700X znacznie odjeżdża swojemu poprzednikowi. Podobną sytuację jak przed chwilą mamy w Kingdom Come Deliverance. I bez zmian w Shadow of the Tomb Raider, gdzie przewaga nowego Ryzena wyniosła 24%. Jak się można było tego spodziewać, różnic brak w Assassin's Valhalla. O 12% lepiej wypada Ryzen 5700X w Far Cry 6. I w końcu Watch Dogs Legion, tutaj przewaga nowej R7 to zaledwie albo aż 8%. Czas na kilka słów podsumowania. Zaczniemy od wydajności w zastosowaniach Pro. I tutaj Ryzen 5700X od swojego poprzednika wypada średnio lepiej o 11%. Także szału nie ma. Jeżeli zajmujecie się obróbką wideo czy też zdjęć amatorsko, moim zdaniem niekoniecznie jest sens wymiany Ryzena 3700X na nowszy model. Jeżeli natomiast chodzi o gry, to w 1080p średnia różnica na korzyść nowszego procesora to 19%, aczkolwiek było kilka tytułów, które potrafiły przekroczyć nawet wartość 30 oczek.
I o 17% średnio nowy Ryzen wypada lepiej w rozdzielczości 1440p. I tutaj podobnie jak 1080p też znajdziemy kilka tytułów, gdzie ta wydajność wynosiła więcej o nawet ponad 20% czy też 30%. Różnice, jak widać, całkiem spore. Jeżeli macie lub też planujecie zakup wydajnej karty graficznej i chcielibyście wykorzystać jej jak największy potencjał, no to moim zdaniem przesiadka z Ryzena 7 3700X na 5700X ma sens. Zwłaszcza jeżeli posiadacie monitory z wysokim odświeżaniem. No ale też nie można zapominać o tym, że na starszej R7 bardzo komfortowo również sobie można pograć, także wybór należy do Was. Dodam jeszcze tylko, że niedługo na kanale X.com pojawi się porównanie Ryzena 5700X do 5800X, jak i Intela i5 12600K, także gdybyście ciekawi byli wyników, to obserwujcie kanał X.com. Na dzisiaj to byłoby tyle, także ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby być na bieżąco. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć! Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.